Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na ostatnim już w tym roku spotkaniu Forum Kultury Politechniki Łódzkiej. Nasze dzisiejsze spotkanie nosi tytuł Droga na olimpijski szczyt wiezie przez sport akademicki. I na ten temat będę rozmawiała z moim gościem, panem Dominikiem Leżańskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Dominik jest koordynatorem Europejskich Igrzysk Akademickich Łódź 2022 ze strony Politechniki Łódzkiej. Może zanim zadam pierwsze pytanie, jeszcze przeczytam kilka takich bardzo interesujących informacji, ponieważ my na czwartkowym Forum Kultury już od kilku spotkań propagujemy czynnie właśnie tę wielką, wspaniałą imprezę sportową, akademicką sportową imprezę. Ale może jeszcze tylko przypomnę, że pierwsze Europejskie Igrzyska Akademickie odbyły się w roku 2012 i w Hiszpanii, w Kordobie. Też ładnie, ale u nas będzie ładniej. Rekordową frekwencję Igrzyska odnotowały podczas trzeciej edycji i to było w Chorwacji w 2016 roku i tam było ponad 5,5 tysiąca uczestników z ponad 40 krajów. Ale jak się dowiedziałam, panie Dominiku, nasze Europejskie Igrzyska Akademickie w Łodzi w 2022 roku będą największym wydarzeniem w tej chwili tak europejskim, jak i światowym. Tak, tak, potwierdzam. Ze względu na odwołanie uniwersjady w Chinach, która miała być w 2022 roku, ona będzie dopiero w 2023, Europejskie Igrzyska Akademickie będą największą imprezą sportu akademickiego na świecie w tym roku. Wspaniale. Proszę Państwa, my mieliśmy już tutaj spotkania z znakomitymi sportowcami, którzy są związani z Politechniką Łódzką. Związani, ponieważ tu studiują, studiowali, tu uprawiają sport, bądź są naszymi ambasadorami tego wydarzenia. I tak naszymi gośćmi byli pan Kajetan Duszyński, dwie panie siatkarki, pani Krystyna Strasz i Martyna Grajber. Była też wspaniała pani Otylia Jędrzejczak, a ostatnim spotkaniem, no to fenomenalna sprawa, był pan Eusebiusz Smolarek. Dziś jest pan Dominik, i który wszystko wie o Europejskich Igrzyskach Akademickich i zaraz będziemy pana o to wszystko pytać, tylko może mamy taki spot, który właśnie jest takim głównym reklamującym spotem stworzonym przez Państwa, przez Politechnikę Łódzką, właśnie tę wielką imprezę. Może poprosimy o odpalenie tego spotu. Panie Dominiku, ma pan chyba bardzo dużo pracy, bo to przecież ogromna impreza, ogromne wydarzenie logistyczne, a jest pan już na finiszu. Tak, to prawda. Zostało troszkę ponad miesiąc do rozpoczęcia Europejskich Igrzysk Akademickich. Tej pracy jest dużo, nawet powiedziałbym, że bardzo dużo, ale na szczęście nie muszę sam tej pracy wykonywać. To cieszy, bo mamy blisko 40-osobowy zespół, który pracuje nad przygotowaniem Europejskich Igrzysk Akademickich. Mamy swoje biuro w Zatoce Sportu, więc ta praca jest, wydaje mi się, dosyć dobrze podzielona. Odpowiedzialność za poszczególne zadania również, natomiast musimy pamiętać, że to jest to wydarzenie po pierwsze w skali międzynarodowej, po drugie jest to wydarzenie sportowe, a to są wydarzenia, które
podczas których najważniejszy jest ten element sportowy, ale podczas których również cały ten element taki organizacyjny również jest niezwykle istotny. A poza tym musimy pamiętać, że każde wydarzenie, które organizuje się dla ludzi, które organizuje się z takim celem, gdzie chcemy, aby ci uczestnicy byli jak najbardziej zadowoleni, jest wymagającym wydarzeniem, ponieważ każdy z tych uczestników przyjeżdża z jakimś swoim celem, ale również z jakimiś swoimi problemami i oczekiwaniami. To jest jednak bardzo duża grupa osób, bo jeśli zliczymy wszystkich tak naprawdę sportowców, trenerów, oficjeli, sędziów, to jest ponad 6 tysięcy osób. To jest naprawdę bardzo duża grupa osób. Bardzo duża grupa. Myślę, że jakby wracając do tego klubu pytania, czyli tej kwestii pracy, to kluczowy jest tutaj zespół, z którym ja współpracuję i który realizuje te zadania, ale też kluczowe jest to, że jakby głównym organizatorem tych igrzysk jest Politechnika Łódzka i wiemy, że ta struktura rozbudowana Politechniki Łódzkiej pomaga, bo jakby dział sportu, który formalnie jest w strukturze tym zespołem Europejskich Igrzysk Akademickich, to tylko element, to jest również praca kanclerza, pani kwestor, pana rektora, również ogromna praca, więc to jest dużo osób zaangażowanych w to, aby to wydarzenie było na jak najlepszym poziomie. A od kiedy zaczęliście państwo przygotowania do tego? Kiedy w ogóle się zdecydowało? Jak to się stało, że właśnie Łódź została wybrana, no i nasza kochana Politechnika? Tak naprawdę to kwestia Europejskich Igrzysk Akademickich, no to już ponad 4 lata, bo w Madrycie w 2018 roku została przyznana licencja Politechnice Łódzkiej, Urzędowi Miasta Łodzi oraz Zarządowi Głównemu Akademickiego Związku Sportowego licencja na organizację Europejskich Igrzysk w 2022 roku. Początkowo te przygotowania, one się toczyły raczej takim niezbyt szybkim tempem, ponieważ po drodze jeszcze był Belgrad, który miał być w 2020 roku. Później on został przełożony na 2021 rok ze względu na pandemię. Finalnie nie odbył się, więc tak naprawdę po 4 latach przerwy wracamy z Europejskimi Igrzyskami Akademickimi, ale te takie intensywne działania rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku, czyli blisko 2 lata intensywnej pracy nad tym, aby Europejskie Igrzyska zorganizować. Sporo różnych korekt, dodawania dyscyplin, odejmowania, więc no to był bardzo dynamiczny czas, a teraz jesteśmy na finiszu, więc mamy nadzieję, że już za dużo tych zmian nie będzie w tym projekcie. Miejmy nadzieję, bo rzeczywiście to już niecały miesiąc został, prawda, do otwarcia, o czym będziemy mówić. Politechnika Łódzka jest w zasadzie jedyną taką uczelnią techniczną w Polsce, która kształci lub wykształciła sporą liczbę czynnych sportowców, znakomitych i olimpijczyków, i mistrzów świata, mistrzów Europy. Tutaj właśnie między innymi pan Kajetan Duszyński, który był naszym gościem, ale też pani Dorota Banaszczyk czy pani Kinga Harast. No, na pewno jest jeszcze wiele, wiele innych osób. Jak to jest? Dlaczego dla Politechniki Łódzkiej tak ważnym jest właśnie sport akademicki? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że w pewnym momencie rozwoju uczelni znaleźli się tutaj ludzie prowadzący, częściowo też pewnie władze uczelni, jakby na przestrzeni ostatnich, myślę, że kilkunastu lat, dla których sport był czymś bliskim i stwierdzili, że jakby dobrym rozwiązaniem jest ten taki dualizm kariery studenta i sportowca. I oni stworzyli pewnego rodzaju udogodnienia. Kolejnym niezwykle istotnym, myślę, że tak naprawdę kluczowym elementem tego, że Politechnika Łódzka jest atrakcyjna dla sportowców, no jest nasza infrastruktura. Budynek Zatoki Sportu powoduje, że no, ta infrastruktura jest wyjątkowa w skali Polski, ale też goszcząc w ostatnim czasie oficjeli z całej Europy podczas takiego spotkania przed Europejskimi Igrzyskami, dowiedzieliśmy się, że to jest unikalna infrastruktura w skali Europy. Właśnie Zatoka Sportu chyba to jest jedna z najnowocześniejszych w tej chwili takich miejsc, gdzie można uprawiać sport. Mówił mi pan przed naszym spotkaniem, że tam w ramach igrzysk będzie zabezpieczone 5 czy 6 dyscyplin sportowych tylko przez Zatokę Sportu.
Tak, to prawda, będzie to 5 dyscyplin tylko w Zatoce Sportu, no, co pokazuje, że ten budynek jest po pierwsze wielofunkcyjny, po drugie jest o bardzo wysokim standardzie, a po trzecie jakby daje możliwości do tego, aby nie tylko pływać, ale również grać w waterpolo, czy też spinać się na ściance wspinaczkowej. O tej części suchej, na której rozgrywamy futsal i badminton, już nie wspominając. Więc ten i to wszystko są miejsca, które spełniają te najwyższe kryteria, prawda, wymogów sportowych. Tak, no, przygotowując infrastrukturę na te zawody, borykaliśmy się z różnymi problemami. Na Zatoce Sportu na szczęście tych problemów nie ma, bo basen jest no, bardzo nowoczesny, spełnia wszystkie standardy, najwyższe standardy europejskie. Jeśli chodzi o część suchą, to i rozmiar boiska, i liczba miejsc, jakby to jest wystarczająca przestrzeń do tego, żeby móc grać w futsal, czy nawet badminton, żeby zorganizować całą dyscyplinę na jednej hali, a do tego jeszcze mieć przestrzeń na boiska rozgrywkowe. Cudnie. A jeszcze jakieś mógłby Pan miejsca wymienić w Łodzi, które będą współpracowały z Politechniką przy innych dyscyplinach sportowych? Oczywiście, ja powiem więcej, że nie tylko w Łodzi będą się odbywały te zawody, ponieważ skorzystaliśmy również z hali w Zgierzu oraz z hali w Pabianicach, więc te dwa miasta ościenne, z których też będziemy korzystać. Ale jeśli chodzi o miejsca w Łodzi, no to po sąsiedzku hala przy ulicy Skorupki, czyli hala Mosir, również hala Mosir na ulicy Małachowskiego, Sport Arena, czyli sąsiadująca z Atlas Areną hala, to również boiska na Łodziance, boiska przy ulicy Minerskiej, to również korty AZS na Uniwersytecie, to również EC1, trochę wyjątkowo, może mało sportowo kojarzący się budynek, ale tam będą rozgrywane szachy, więc tak naprawdę po całej Łodzi te nasze obiekty są rozsiane. Patrząc bardziej na wschód Łodzi, no to również hala Anilany, czyli też obiekt, który już tak blisko Politechniki nie jest usytuowany. Również hala Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Styrskiej, więc tych obiektów jest naprawdę, naprawdę dużo, łącznie 15. I na każdym z tych obiektów jedna lub dwie dyscypliny będą rozgrywane. No to rewelacja. Można w takim razie spokojnie powiedzieć, że Łódź jest znakomitym miejscem do tego, żeby się sport rozwijał, nie tylko Łódź, ale też miasta właśnie te partnerskie nasze obok Łodzi, więc jest to po prostu cudowna sprawa. Na pewno pod względem sportowym w Łodzi jesteśmy na wysokim poziomie, no jesteśmy dużym miastem, jak na patrząc historycznie, jakie miasta organizowały Europejskie Igrzyska Akademickie, to raczej to nie były aż tak duże miasta, więc pod względem sportowym ten wybór mieliśmy. Większy problem pojawia się pod względem logistyki, no bo jednak czas przejazdu z osiedla na przykład na Uniwersytecie Łódzkim, na osiedle, na Politechnice Łódzkiej, te dwa miejsca, w których zawodnice będą nocować, to jest jednak około pół godziny, a w Koimbrze tak naprawdę wszędzie było 15 minut pieszo. No tak, no ale coś za coś. Miejmy nadzieję, że będzie im tutaj bardzo wszystkim dobrze. Panie Dominiku, ja bym jeszcze chciała wrócić do tego tematu Politechniki jako uczelni przyjaznej dla osób, które pragną, tak jak Pan to pięknie powiedział, ten dualizm zawodowy, czyli z jednej strony nauka, edukacja, kariera, budowanie swojej kariery, swojej drogi życiowej, a z drugiej strony właśnie możliwość dalszego uprawiania sportu. No bo przecież uprawianie sportu, takie bardziej wyczynowe, wiąże się jednak z dużym obciążeniem czasowym i to są nie tylko codzienne treningi, ale to są właśnie wyjazdy na różne zjazdy, na zawody, prawda? Więc no to troszkę wydaje mi się trudno studiować w takiej sytuacji. To naprawdę musi być jakaś wielka życzliwość ze strony uczelni, że da się to wszystko pogodzić. Ja bym powiedział, że życzliwość na pewno jest istotna, ale myślę, że to, co cechuje Politechnikę Łódzką, również ze względu na to, że jest uczelnią techniczną, to są jasno określone zasady. Jak wiemy, sportowcy to są osoby bardzo zdyscyplinowane i jeśli oni mają jasno określone zasady, czyli kiedy oni muszą być, jakie projekty muszą realizować,
co muszą w danym terminie oddać, a jednocześnie oni mówią, mamy zawody i nie możemy być w danym czasie na zajęciach, a prowadzący wyrozumiale do tego podchodzą, czy ci studenci mają indywidualną organizację studiów, czy indywidualny program studiów, czyli takie możliwości, które daje regulamin studiów, to powoduje, że przy tak zdyscyplinowanych osobach raczej ci sportowcy nie mają problemów ze studiowaniem, mimo że mają tego czasu mniej, bo jednak zazwyczaj doba sportowca trwa trochę dłużej niż takiego zwykłego studenta. No tak się mówi, że jeżeli chcemy coś, żeby nam ktoś coś dobrze zrobił, to trzeba poprosić osobę, która jest bardzo zajęta. To będzie to wiedziała, jak uporządkować i zrobić, przeprowadzić. To chyba jest prawda. Wrócimy jeszcze w takim razie do samego wydarzenia, do samych Europejskich Igrzysk Akademickich. I zanim będziemy dalej mówić, mamy kolejny spot. Poprosimy pana zaraz o odpalenie kolejnego spotu, który tym razem przybliża już same igrzyska i właśnie same dziedziny sportu, przedstawiając bardzo konkretnie to, co się będzie w Łodzi działo. Panie Dominiku, czyli tak, przygotowania trwają 2 lata, a jak wyglądają przygotowania teraz już na samej końcówce? Bo wszystko już prawdopodobnie, jak to pan powiedział, po politechnicznemu jest ułożone, ustawione, wymyślone, zarządzone, no ale jednak jeszcze 3 tygodnie, więc co teraz jest najważniejsze i co panu jeszcze sen z powiek spędza? Na pewno jakby wszystkie ramowe elementy są już dopięte, powiedziałbym, na ostatni guzik. Teraz pozostaje ten element ludzki, o którym wspominałem, czyli czekamy na ostateczne plany przyjazdów naszych zawodników, ponieważ naszym obowiązkiem jest odebrać ich na przykład z lotniska Chopina w Warszawie. My musimy dostosować się trochę do tego, w jaki sposób... A oni przyjadą kiedy? Na tydzień przed, czy przed samymi igrzyskami? W jakim czasie oni przyjeżdżają? Oni przyjeżdżają w zależności od dyscypliny, bo ten program sportowy jest taką siatką dyscyplin i przyjeżdżają jakby jest dzień przyjazdu, następnie jest dzień zero i pierwszy dzień zawodów, czyli 2 dni przed zawodami można powiedzieć, że przyjeżdżają, mają ten moment na przyjazd, na aklimatyzację, a następnie zaczynają się zawody. I w zależności od dyscypliny te zawody trwają od 4 do 8 dni. To zależy, czy to jest dyscyplina indywidualna, czy drużynowa, a następnie mają dzień wyjazdowy, czyli po ostatnim dniu zawodów jest ceremonia medalowa, a kolejny dzień jest tym dniem wyjazdowym dla wszystkich uczestników. Więc no, możemy powiedzieć, że na przykład w sportach drużynowych te zawody toczą się trochę na 2 tury, czyli jest pierwszy przyjazd 14 lipca, to jest pierwsza grupa, która przyjeżdża, później kolejna przyjeżdża około 23-24 lipca, a w międzyczasie takie krótsze dyscypliny indywidualne przyjeżdżają i wyjeżdżają na bieżąco, więc to dzieje się mniej więcej w taki sposób. No też jakby wiąże się to głównie z tym, w zależności od tego, jaki jest system rozgrywek poszczególnych dyscyplin sportowych. Jeśli chodzi jeszcze o te kwestie organizacyjne, no to jest ten aspekt czysto ludzki. No mamy oczywiście też jeszcze sporo takich elementów marketingowych, organizacyjnych, uzgodnień z wykonawcami. No musimy pamiętać, że sporo usług jednak musieliśmy zlecić na zewnątrz, czy to usługi cateringu, czy usługi związane z produkcją materiałów brandingowych. No to jest cały szereg tych usług, które dzieją się na zewnątrz i ten kontakt z wykonawcami jest na bieżąco, ale mamy też sporo usług, które realizujemy w ramach własnych zasobów, czy uczelni, z którymi współpracujemy, na przykład
Noclegi uczestników Europejskich Igrzysk są w pełni realizowane w ramach osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej, osiedla Akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego, co jest czymś jednak nowym w stosunku do Europejskich Igrzysk, bo tam częściowo były wykorzystywane akademiki, częściowo hotele historycznie, a u nas na szczęście ta baza noclegowa jest na tyle duża, że mogliśmy na tych dwóch osiedlach zmieścić wszystkich. Proszę pana, a może nam pan powiedzieć bardzo tak dokładnie, żebyśmy wszyscy wiedzieli, gdzie, na jakiej stronie, w którym miejscu będą te wszystkie zawody no, napisane, kiedy się co będzie działo, gdzie kogo oglądać, bo to będzie trzeba czasem pewnie z jednego miejsca na drugie miejsce miasta przejechać, żeby uczestniczyć w czymś ciekawym. Gdzie będziemy mieli taką bazę wiedzy dostępną dla każdego właśnie wielbiciela sportu? No takim podstawowym źródłem wiedzy jest strona eug2022.eu. To jest podstawowa nasza strona internetowa. Oczywiście mogą nas Państwo również śledzić na Facebooku, ponieważ tam również mamy taki fanpage i tam na bieżąco wrzucamy wszelkie informacje, czy na Instagramie, ale myślę, że najbardziej wiarygodnym i takim najbardziej sprawdzonym źródłem informacji jest strona internetowa eug2022.eu. Czyli zapraszamy na stronę do śledzenia wszystkiego, co się tam dzieje, ponieważ to już teraz, no to już są teraz na gorąco wszystkie informacje przekazywane. A Panie Dominiku, proszę powiedzieć, jakie dziedziny sportu, bo też o tym rozmawialiśmy, że kilkanaście dziedzin sportu będzie reprezentowanych. Oczywiście nie musi Pan wszystkich wymienić, ale taką gamę proszę nam tutaj rozwinąć, bo to strasznie szeroko będzie. Tak, to prawda, jakby te sporty są bardzo szeroko, zaczynając od sportów zespołowych, czyli tych wydaje się dosyć popularnych w Polsce, czyli piłka nożna kobiet i mężczyzn, futsal kobiet i mężczyzn, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, zyskująca ogromną popularność, myślę, że też zaplanowana przez nas w taki dość ciekawy sposób, bo na boiskach, na terenie blisko Politechniki, bo na ogrodach Gejera, koszykówka 3x3, która stała się dyscypliną olimpijską, również sporty plażowe, czyli siatkówka plażowa i piłka ręczna plażowa, pewnie dla wielu naszych widzów jeszcze nieznany sport jak piłka ręczna plażowa, ale będzie też szereg dyscyplin indywidualnych, czyli tych rozgrywanych na zatoce sportu, pływanie, ścianka wspinaczkowa, badminton, czy również szachy, ale również sporty walki, z nich również nie rezygnowaliśmy, bo to są dość popularne w sporcie akademickim sporty, czyli karate i judo, które będą w Zgierzu, ale również taekwondo, kickboxing, więc tych dyscyplin jest naprawdę dużo, każdy może znaleźć coś, co go zainteresuje. No i muszę powiedzieć, że ten poziom, mimo że to akademicki poziom, on jest naprawdę wysoki i warto przyjść i obejrzeć, jak Europejskie Igrzyska Akademickie. No na pewno, ale ja myślę, że marzeniem wszystkich to byłoby zobaczyć ceremonię otwarcia. Czy to będzie tak, jak na prawdziwych olimpijskich zawodach? Czy to tak będzie wyglądało, jak będzie otwierana olimpiada? Czy jest jakiś inny zupełnie program przygotowany tutaj przez Politechnikę jako niespodzianki? Myślę, że warto przyjść na ceremonię otwarcia. Zaraz Ale czy powiem, będzie można? Zaraz powiem, czy można i jak można, bo na pewno można. Super. Natomiast chciałem powiedzieć, że będzie to podobna ceremonia jak te, które znamy z telewizji, z Igrzysk Olimpijskich. Zabraknie nam tego takiego typowego elementu Igrzysk Olimpijskich, czy nie będzie ognia olimpijskiego, ale będzie przemarsz zawodników, czyli to, co regularnie czekamy na polską reprezentację, tutaj też będziemy czekać na polską reprezentację. Będzie oczywiście wystąpienia oficjeli, będzie część artystyczna, będą też te słowa, że igrzyska uważa się za otwarte. Kto będzie te słowa wypowiadał? No, na to jeszcze musimy chwilkę poczekać, tego nie chciałbym zdradzać, ale myślę, że będzie to bardzo ważna osoba. No właśnie, a proszę powiedzieć, czy pan może wie, no już pewnie pan wie, jak duża będzie drużyna polska, reprezentacja polska, o może tak. Reprezentacja Polski będzie liczyła 560 osób. Oj, to dużo. A ile będzie osób związanych z Politechniką w tej reprezentacji?
Z Politechniką Łódzką to będzie około 100 osób, blisko 100 osób, troszkę mniej niż 100 osób, ale to będzie 12 dyscyplin, reprezentacja w 12 dyscyplinach, różnych dyscyplinach indywidualnych i drużynowych, więc no, ważny element ta reprezentacja gospodarczy, bo musimy pamiętać, że na europejskich igrzyskach akademickich studenci nie reprezentują wprost kraju, ale reprezentują uczelnie, która oczywiście jest z danego kraju. Natomiast no możemy i marzylibyśmy o tym, żeby w dyscyplinach, gdzie jest więcej niż jedna drużyna z Polski, w finale jednak spotkali się reprezentanci polskich uczelni, ale wydaje mi się, że nasza gościnność nam na to aż tak bardzo nie pozwoli, ale miejmy nadzieję, że przynajmniej w każdej z dyscyplin w tej finałowej czwórce, czyli w strefie medalowej pojawią się polskie drużyny, a przede wszystkim drużyny z Łodzi i z Politechniki Łódzkiej. No ale wie pan, jak to jest, że w sercach miłośników to zawsze jest, żeby wszystkie medale tylko były nasze. Oczywiście nie można być takim zachłannym. No, trzeba coś zostawić gościom, którzy przyjadą. A przyjedzie ich, tak jak pan powiedział, ponad 6 tysięcy osób. Z ponad też 40, ja to mam nawet, że z ponad 46 krajów. A jak państwo to rozwiążecie? Przecież to są też różne języki, właśnie różne wymagania tych osób, które przyjeżdżają. Ja wiem, że też będzie około 1000 osób współpracowało jako wolontariusze. Może zanim pan nam powie o tym, jeszcze poprosimy pana o trzeci spot, który mówi właśnie o tym, że tutaj panie, wspaniałe panie mistrzynie sportu, zachęcają do tego, aby zostać wolontariuszem przy tak wielkiej imprezie. No rzeczywiście 1000 osób, ale myślę, że to może jeszcze być mało. Wiem, jak jeszcze na zawody i mam kontakt z wolontariuszami, że jest to super przygoda życia, w szczególności jak się jest osobą młodą, takim studentem, to naprawdę można przy tym też okazji dosyć się fajnie bawić, spędzać ten czas wolny, to można wiele osób poznać. Wolontariusze to tak naprawdę najważniejsze osoby na każdej imprezie, ponieważ no, sędziowie wiadomo są ważni, natomiast my bezpośredni kontakt mamy tak naprawdę w 90% z wolontariuszami. Chciałbym was gorąco zaprosić na przyszłoroczne Europejskie Igrzyska Akademickie, które będą odbywać się w Łodzi. Jest to naprawdę impreza z dużym rozmachem, ponad 16 dyscyplin bardzo ciekawych, sporty walki, piłka nożna, koszykówka. Nie może was tam zabraknąć. To proszę powiedzieć, ile osób będzie wam pomagało właśnie jako wolontariat? Jest około 1000 wolontariuszy. Myślę, że jakby taka stała liczba, która będzie z nami współpracować, to będzie około 700 osób. No bo pamiętajmy, że to jest 2,5 tygodnia zawodów, czyli około 3 tygodni takiej intensywnej pracy tych wolontariuszy i nie wszyscy na pełne 3 tygodnie mogą przyjechać. Więc przewinie nam się tutaj około 1000 osób, ale taka stała liczba, która będzie nas wspierała, to jest około 700 osób, które będą. No to jest jakby taki element nieodłączny realizacji tak dużego projektu, bo podczas samych zawodów no my będziemy jako ten komitet organizacyjny realizować te najważniejsze zadania, ale w pewnym momencie to wydarzenie toczy się już trochę samo, tak? Czyli sędziowie, organizatorzy, oni dbają o te ramowe elementy, a później duży obowiązek również spoczywa na wolontariuszach, na których bardzo nam zależy i mamy nadzieję, że będą bardzo zaangażowani. Tym bardziej pamiętajmy, że w ostatnim czasie dużo wydarzeń nie było realizowanych, więc ta pamięć osób, które się angażowały, nie wiem, w 2019 roku, część tych osób już niestety nie będzie mogła przyjechać, no bo szli ten krok dalej, ale są też tacy etatowi wolontariusze. Właśnie, ale mówił pan też, że oni są specjalnie przeszkalani. Tak, są szkolenia, oni są też ustrukturyzowani, oni mają swoje jasno określone zadania, oni mają swoich liderów wolontariatu, są podzieleni na poszczególne grupy, każdy z nich jakby odpowiada za coś innego, więc to jest bardzo, mam nadzieję, że będzie bardzo zorganizowana grupa, no bo tak naprawdę przekonamy się dopiero w momencie, gdy przyjadą. Teraz ten obowiązek spoczywa na nas i na liderach wolontariatu. Natomiast musimy pamiętać, że w tym zakresie bardzo mocno, i to jest jakby takie główne zadanie Akademickiego Związku Sportowego, Akademicki Związek Sportowy
sportowy no jednak jest organizacją, która działa bardzo sprawnie, jeśli chodzi o organizację wydarzeń, pewnie w trochę mniejszej skali, no bo głównie organizuje wydarzenia w skali polskiej, ale ten kontakt z wolontariuszami ma stały i to jest ogromna praca, którą ten AZS właśnie wykonał, aby tych osób było aż tyle zainteresowanych i aby te osoby były zorientowane. Kompetentne, tak. Ale panie Dominiku, ja jeszcze będę wracała cały czas do tej ceremonii otwarcia, bo obiecał pan powiedzieć, czy będzie można ją zobaczyć. Tak, oczywiście będzie można ją zobaczyć. No, oczywiście będzie można ją zobaczyć w internecie, ale myślę, że pracownicy Politechniki Łódzkiej będą mieć ten komfort i ten zaszczyt, aby pojawić się w Atlas Arenie na ceremonii otwarcia. W najbliższym czasie magnificencja rektor skieruje takie zaproszenie do pracowników Politechniki Łódzkiej, więc ja nie chcę odbierać mu tej możliwości, ale będzie tam jakby sposób na to, aby za darmo na tej ceremonii otwarcia móc się pojawić, tylko wypełniając pewien taki formularz, który do tego jest potrzebny. No to cudowna niespodzianka, to czekamy w takim razie na wszystkie maile, które przychodzą teraz, proszę Państwa, bo to są takie wyjątkowe wydarzenia, wyjątkowe momenty i nie tylko wyjątkowe ze względu na to, że to jest taka ogromna impreza, że przyjeżdżają sportowcy, ale przede wszystkim ze względu na te emocje, które towarzyszą, prawda, sportowi, czy to od strony właśnie osób, które w tym uczestniczą, ale przede wszystkim nam, którzy oglądamy zawody sportowe i możemy kibicować, możemy podziwiać mistrzostwo tych ludzi, a tu jest to o tyle wspaniałe, że są to wszystko młodzi ludzie związani z uczelniami, wszystko są to jeszcze studenci, bądź dopiero co skończyli, prawda, studia, więc to są młodzi, wspaniali ludzie, którzy no, z jakąś taką ogromną pasją podchodzą do tego, że to nie jest jeszcze ten sport taki zawodowy, nie jest taki, że wszystko tam musi być i no, po prostu jest to taki sport, który daje radość wszystkim i tym, którzy przyjeżdżają i tym, którzy to oglądają, prawda? I ze względu na to ta atmosfera tam będzie chyba niezwykła. Tak, myślę, że atmosfera jest no, niepowtarzalna na pewno i na pewno ten element akademickości w tym sporcie jest istotny. Musimy pamiętać, że część tych sportowców to będą zawodowcy, nawet reprezentacji Politechniki Łódzkiej. Dorota Banaszczyk to jest mistrzyni świata. Ale jeszcze studentka i jakby ona też te imprezy akademickie, ona ich nie opuszcza, czy na Akademickie Mistrzostwa Polski, czy na Europejskie Igrzyska Akademickie, ona też jeździ i to nas cieszy, że mamy taką reprezentantkę, a która jest już zawodowcem. Ale musimy pamiętać, że też cały szereg studentów, którzy nie są zawodowcami, którzy uprawiają ten sport z profesjonalnym podejściem, ale jednak z tym takim studenckim aspektem i to powoduje, że myślę, że atmosfera na tym wydarzeniu będzie bardzo, bardzo dobra. Ale ja tu pozwolę sobie na taką lekką dygresję, że skoro pan się tym zajmuje, a pan też powiedział, że uprawiał pan sport, a teraz uprawia go pan tak właśnie dla radości i dla przyjemności, no czyli są to zaangażowane osoby, które ten sport po prostu kochają i dlatego może to wszystko tak dobrze idzie. Myślę, że tak. No, patrząc na nasz zespół, to jednak ja widzę to, że to są osoby, które realnie sportem są zainteresowane. To mamy takie osoby, które ten sport uprawiały bardziej wyczynowo i już na przykład nie uprawiają, ale teraz interesują się tym elementem, ale mamy też w zespole takie osoby, które po prostu są zainteresowane sportem. Zresztą najlepiej jest to widać w poniedziałek rano, gdy jakby pierwszym tematem po przyjściu do pracy jest jednak analiza wyników z weekendu, czy to rozgrywek piłki nożnej, siatkówki, czy innych sportów, jakaś ta dyskusja przy porannej kawie zawsze się pojawia, więc to jest zespół żywo zainteresowany, a te osoby, które przychodziły do tego zespołu, nie były żywo zainteresowane sportem, już się z nim trochę musiały zainteresować. A jakie jest zainteresowanie tak generalnie wśród studentów właśnie zajęciami sportowymi? W ogóle uprawianiem sportu, nie mówię w tej chwili o igrzyskach, tylko w ogóle o uczestniczeniu młodych ludzi w sportowych różnych propozycjach, które Politechnika tutaj ma dla swoich studentów.
Ja myślę, że ta gama sportów uprawianych czy interesujących studentów Politechniki jest bardzo, bardzo duża, bo zaczynając od takich klasycznych dyscyplin drużynowych jak siatkówka, piłka nożna czy koszykówka, które nadal są bardzo, bardzo popularne, to przez infrastrukturę, którą mamy, to pływanie stało się bardzo takim sportem ciekawym. Ścianka wspinaczkowa, która do tej pory w Łodzi nie była jakimś bardzo popularnym sportem, teraz przez to, że mamy ściankę na Politechnice i studenci po zajęciach mogą przyjść i wspinać się godzinę czy dwie, my mają taką możliwość, to też powoduje, że to wspinanie staje się ciekawe i atrakcyjne. Już wspominałem, że koszykówka 3x3 stała się bardzo interesującym dla widowiskowo na pewno sportem, bo jest bardzo dynamiczna i ta gra ciągle się toczy, to są krótkie mecze, ale też myślę, że i sztuki walki nadal mają swoją popularność, więc ta gama jest bardzo, bardzo szeroka, łącznie z tym, że pojawiają się jakieś takie nowe dyscypliny, albo dla niektórych pewnie nie nowe, ale bardziej popularne wśród studentów. Ostatnio na przykład ja zauważyłem, że squash stał się popularną dyscypliną i również w Zatoce Sportu tą dyscyplinę można uprawiać, więc tych sportów jest bardzo dużo, które teraz są atrakcyjne dla studentów. Czyli tak, najważniejsza teraz jest ceremonia otwarcia 17 lipca. Później będziemy śledzić z wielką uwagą już sportowe zmagania naszych uczestników, ale podobno te Europejskie Igrzyska Akademickie to nie tylko sportowa rywalizacja, dzieją się jeszcze przy okazji różne jakieś wydarzenia. Może coś na ten temat by nam Pan powiedział? Oczywiście, no musimy pamiętać, że sport jest tutaj pierwszy i najważniejszy, ale nie możemy zapomnieć, że studenci nie muszą rozwijać się wyłącznie sportowo, ale mogą rozwijać się różnie kulturalnie, na przykład podczas takich spotkań, ale i my też organizujemy takie wydarzenia. Będą warsztaty, będzie pochód ulicą Piotrkowską, taki sambodrom, będzie bieg Erasmusa, to takie wydarzenie, na którym nie tylko studenci będą mogli wziąć udział. Będzie również ceremonia zamknięcia, będzie szereg mniejszych wydarzeń w zależności od zainteresowania, czy to właśnie związanych z naszym miastem, czy takich wydarzeń edukacyjnych dziejących się w Zatoce Sportu, bo tam będziemy z sal konferencyjnych korzystać, więc tak naprawdę ci studenci, poza tym, że oni będą mieć zawsze, każdego dnia jakieś swoje zawody, jednocześnie będą mieć też ofertę edukacyjną, warsztatowo, rozrywkową. No to naprawdę wynika z tego, że jest to nieprawdopodobnie ogromne przedsięwzięcie logistyczne i ogromne wydarzenie. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób Politechnika Łódzka myśli o wykorzystaniu potencjału tego, co nabuduje, bo w tej chwili jest to wszystko przygotowywane, ale za chwileczkę to się wszystko będzie działo. Wybuchnie po prostu całą swoją paletą kolorów, barw i ilości propozycji, więc zobaczy to mnóstwo osób, wiele osób, które przyjedzie z innych krajów, które to zobaczą. Nasi polscy studenci, czy mieszkańcy Łodzi też na pewno będą zaskoczeni jakością tego wydarzenia, więc na pewno tutaj Politechnika nabuduje takie niezwykłe wydarzenie, które w jakiś sposób powinno na stałe zaprocentować dla całej uczelni, dla studentów, ale przede wszystkim dla naszej uczelni. Oczywiście, myślę, że to jest główny cel organizacji tego wydarzenia, czyli pokazanie i wypromowanie organizatora tych europejskich Igrzysk Politechnika. Grona tych trzech organizatorów wzięła na siebie tą odpowiedzialność koordynowania tych prac. No i też dużo dzieje się na Politechnice, więc patrząc na te wartości, to przede wszystkim to jest pokazanie uczelni jako miejsca, w którym można studiować na bardzo wysokim poziomie, ale również można rozwijać swoje pasje nie tylko Polakom, nie tylko przyszłym studentom, nie tylko aktualnym studentom, ale również studentom z całej Europy. Wiemy, że umiędzynarodowienie jest jednym z głównych elementów rozwoju uczelni w ostatnich latach, więc pokazanie dla ponad 40 krajów, studentów z ponad 400 krajów, że Politechnika Łódzka jest atrakcyjnym miejscem do tego, aby można było tutaj przyjechać na wymianę studencką i jednocześnie na przykład rozwijać swoje pasje związane ze sportem, to jest ogromna wartość. Musimy też pamiętać, że jakby będzie bardziej widać i słychać Politechnikę Łódzką w mieście wśród również osób, które za chwilę będą studentami, co mam nadzieję, że spowoduje, że to Politechnika Łódzka będzie ich kolejnym wyborem, tym po liceum czy po
po szkole podstawowej miejscem, w którym będą się dalej uczyć. Musimy też pamiętać o tym, że to jest też ogromne doświadczenie organizacyjne dla takiej instytucji, no bo nie jest to typowy sposób realizacji europejskich igrzysk akademickich, czyli że są one realizowane i rozliczane w pełni przez uczelnie. W poprzednich krajach, w poprzednich edycjach to były, powstawały jakieś spółki, konsorcja, które zajmowały się realizacją takich igrzysk. U nas to dzieje się bezpośrednio przez uczelnie, czyli przez administrację uczelni. To też jest ogromne doświadczenie. To jest też grupa blisko 40 osób, większość osób, które przyszły tutaj do nas z zewnątrz w ramach rekrutacji na takie umowy terminowe, które będzie można zagospodarować i które myślę, że swoim doświadczeniem będą mogły zasilić inne jednostki administracji naszej uczelni z bardzo ciekawym doświadczeniem organizacyjnym, więc mam nadzieję, że przynajmniej duża część tego zespołu znajdzie zatrudnienie później w naszej uczelni i dalej będzie mogła wpływać na rozwój naszej uczelni. Więc tych wartości takich wprost i takich niewidocznych od razu jest dużo i to cieszy, że Politechnika organizuje takie wydarzenie, no bo myślę, że one będą procentować. Wszyscy chcieliby zobaczyć pewnie efekty już od razu, no ale nie spodziewajmy się tego, że jeśli igrzyska są w lipcu, to we wrześniu przyjedzie dwa razy więcej osób na wymianę Erasmus niż to było rok wcześniej. No nie, ale może za rok, za dwa, za trzy to te uczelnie nawiążą ze sobą współpracę, czyli Politechnika z innymi uczelniami. Czy studenci zainteresują się tym, żeby jednak na Politechnikę, na wymianę Erasmusa na przykład przyjechać? Czyli tak na zakończenie zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich do śledzenia strony, proszę powiedzieć jeszcze raz. eug2022.eu. Tak. I tam o śledzenie wszystkich imprez, które będą, wszystkich wydarzeń, które będą proponowane przez Politechnikę Łódzką. No, my będziemy śledzić pocztę i czekać na tego maila od pana rektora z zaproszeniem na ceremonię otwarcia 17 lipca. Ale też to, co pan powiedział, myślę, jest niezwykle ważne. Zapraszamy wszystkich studentów, wszystkich młodych ludzi, którzy jeszcze są niezdecydowani, czy którzy myślą dopiero o tym, że za moment będą dokonywać wyborów na Politechnikę Łódzką, gdzie, jak wszyscy mogą się teraz zorientować, jest wspaniale i można się i wspaniale spełnić w swoich pasjach zawodowych i wspaniale spełnić w swoich pasjach dodatkowych. Bo teraz rozmawiamy o sporcie, ale przecież ile jest działań podejmowanych przez Politechnikę Łódzką na przykład na płaszczyznach kulturotwórczych, czy szkoły są, przedszkole jest, prawda, dla młodzieży cały czas. Tutaj są ciągle nowe propozycje ze strony uczelni, także uczelnia nasza jest wspaniałą uczelnią. I chyba wszyscy, proszę państwa, trzymamy kciuki, żeby się pięknie udało, żeby pan się nie martwił, tak? Chociaż teraz się już chyba nie szykuje. Ostatnie dwa tygodnie to będzie bez spania, tak? Tylko bez jedzenia, bez spania, tylko pilnowanie, żeby wszystko było dobrze. Myślę, że teraz już aż tak dużego wpływu, jak jeszcze pół roku temu na to, jak będzie wyglądała ta impreza, nie będziemy mieć, ale na pewno dużo jeszcze przed nami, a stres będzie niepotrzebny. Myślę, że determinacja i dużo świeżego umysłu będzie potrzebny na te najbliższe tygodnie do organizacji Europejskich Igrzysk. Serdecznie zapraszamy do oglądania, śledzenia informacji i do przyjścia na zawody. A wszystkim sportowcom życzymy najwspanialszych miejsc medalowych. No to dziękujemy bardzo i zapraszamy już w następnym roku akademickim.